Mam, a bawienie się z Palpatinem nie ma sensu, bo to jest opłacane tylko na... A nie, tu się coś buduje. To jest opłacalne tylko na w ogóle statki kosmiczne, no bo jakby nie patrzeć, kurde, kład. No, teraz ten kład sobie nie pobuduje, no ale popatrzcie. Na przykład 3500, 5500. W ogóle to te statki kosztują 8000, to już jest masakra. To ja nie mogę mieć niczego potężniejszego. Wiecie co, połączę to szybko, albo... Nie, tam może przefulnąć flota. Ej! Ej, no popatrzcie, no to jest chamstwo, totalne. Oni nie blokują i nie pozwalają mi na jakikolwiek ruch. I znowu... Aceri. Brawo! Brawo! Brońmy się na planecie, która ma kijową obronę. Znaczy, doświadczoną wręcz, bym powiedział. Ale denerwującą obronę. No, brawo. Popatrzcie, oni teraz giną od tego. Teraz dopiero na to zwróćcie uwagę. Tylko proszę was, nie wzywajcie kolejnych... No kurde, już będą tutaj roboty chyba szły. Albo coś innego. O, czołgi. To jest dopiero ciekawe. Wiecie co, szybko. Tutaj. No, to mnie zdziwiło, że tym razem czołgi są. Jakieś lekkie urozmaicenie. Dziwnie w ogóle strzela. Jak artyleria jakaś. No, powiem szczerze, że teraz mieli dość dużą armię. Poczekamy sobie. Niech się pomęczą chwilę. Coś próbują dojść, ale nie mogą. Dobra, wiecie co? Trzeba się streszczać. Bo jak tak dalej pójdzie, to oni nam tutaj zrobią bombardowanie. A tego już byśmy nie chcieli. No dalej. Nie mamy czasu całego. Uwaga, szybko, przygotować się, pauza. Pauza jest w innym miejscu. Dobra, save, bo troszeczkę progresa jest. Mamy 47 dzień. Teraz tak. Ci mieli lecieć dalej, tylko teraz tak. Kład też jest pilnowany, niestety. Tu. Tu. I tu. Udało się jakoś szybko wszystkie trzy ataki zrobić. Sam w to nie wierzę. I dobra, ludzie, słuchajcie, złapiemy 6 statków Larkership. Klasy Larkership. Wygląda to jak początek teraz pierwszej części Gwiezdnych Wojen, no bo wiecie, ten czerwony statek właśnie leciał do jednego z takich, no i miał wylądować. No i najlepsze jest to, że teraz jest masa tych statków. W ogóle to pauza. Jest masa tych statków, tak w filmie nawet. Takie śmieszne nawiązanie, tak w ogóle przez przypadek, ale tak wyszło. Teraz wychodzi nawet na to, że lepiej jednak trzymać wenatory z tyłu, żeby generowały trochę myśliwców. No bo czemu by nie? Mam nadzieję, że oni nie spróbują ucieczki, bo inaczej będę musiał szybko coś przetestować. Muszę szybko przetestować. Zrobić speedruna zniszczenia statków. Oni się chyba wycofują. W tym problem. V-Wing. Generator. Wy znowu. Lecicie. Nie wiem, tu już nie ma sensu lecieć tam głębiej. Tu. A wy tu.
ready to take them out. What are your orders? No i w sumie to by było dobre ułożenie. Tylko czemu ja w ogóle tym rdzeniem dumy straciłem pole siłowe? To jest też dziwne. Strasznie dziwne. Wow, ale napieprzałeś jakimś turbolaserem dziwnym. Pasowałoby też trochę fregat sobie zrobić, ale mówiąc pasowałoby, raczej tego nie zrobię. Ekonomia przede wszystkim, ludzie. Raczej nie chcę mi się wierzyć, żeby coś oni mi tu zagrozili. Właściwie temu... Ojejku, mogą mi tego rozpieprzyć. Przez to, że nie mamy pola siłowego, ludzie. Ten problem... Co Venatory wezmę? Dobrze, że zasejwowałem. No, troszeczkę zaryzykownie podszedłem do tego rozwiązania. Ten raczej już zipie. Ej. To jest waszym priorytetem. A wy jak tutaj? Rozpieprzacie. No to dobrze. Teraz w hangar. Hangary przede wszystkim. No, trochę obrywa. Nawet za bardzo. Jak to potrzebujecie pomocy? Rozpieprzać ich. Nie pieprzcie takich głupot mi nawet tutaj. No trochę obrywa, powiem szczerze. Dosłownie obrywa. Za dużo w ogóle, za duży ogień on tu dostaje. Wiecie co, cofniemy go. Teraz tak, szybko. Pyk. Ten już jest uszkodzony, to na tego. A wy może na tego. A ty się cofaj, cofaj się, rdzeniu dumy. Czy też dumo rdzenia. Obrywasz za bardzo. Dosłownie za bardzo. I się rzucili nawet na ten statek teraz. Coś tam jeszcze tył. Dobra, trzeba to rzucić tu wszystko teraz, żeby to osłaniało mój statek. Jeżeli go stracimy, to będę musiał wczytać. A tego byśmy nie chcieli. Bombowców tu leci niebezpiecznie. Oj, robi się bardzo nieprzyjemnie. Dobra, tu już jest rozpieprzony. Lecicie na następnego, panowie! Nie opierdzielać się. A wy lecicie gdzieś tutaj. Musicie jakoś zmusić ich, żeby zajęli się czymś innym. Dobra, ten już jest rozpieprzony. Oj, powiem ludzie, że groźnie jest, trochę groźnie. Tego to już możemy tak rozpieprzyć. No. Wiecie co? Nie, rdzeń dumy sieć sobie tak. Że on dużo tych modułów ma, to jeszcze to jakoś trwa. Ale wow! Oj, coś go tuż nie, ten statek właśnie, ten najbardziej, że tak powiem, uzbrojony. Ale ryzyko było opłacalne. Jak mi przykro. Właśnie wycofujecie się. I co? Stracicie bardzo dużo kasiory. Ile to będzie kasiory? Ja wiem. 48 tysięcy. No, to jest... 48 tysięcy, ludzie. Chyba dobrze mówię. Co? W ogóle to popatrzcie, zakończyłem walkę już następna, ale to jest moja walka. I szybko złapiemy tą fregatę i... Bohaterem tej walki będzie Aklamator, czyli krążownik papierowy. To jest taka, można powiedzieć, flota pościgowa. Przecież sobie popatrzymy co nieco. Taka misja, że tak powiem, rozpoznawcza, a raczej ratunkowa. Tutaj w ogóle działo, nam pokazało już, gdzie jest, no to będzie wiedzieć. Takie ułatwienie mamy. W ogóle to czemu macie dźwięk X-Wingów? To mnie dziwi.
Gdzieś on tutaj powinien być. Gdzie co? Jeden tu, drugi tu. Pyk. Pyk. I ty gdzieś tutaj. Oj, 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 już. Wow, poważnie? Patrzcie, jaka franca z niego. Zrobił sobie działa. Nawet go nie zniszczymy w tym momencie. Kurde, ale mnie chłop zaskoczył. Leci gdzieś tam. Musimy go złapać. No mam nadzieję, że aklamator nie zostanie zniszczony przez głupie działka. Dalej. No wiem, że tu leciał. Wiecie co, wybudujemy działo. Będę się czuł bezpieczniej. Nie możesz? Poważnie? Gro, nie mów, że będę musiał powtarzać. Będzie teraz szukanie igły w stogu siana. Mówię dosłownie, szukanie igły w stogu siana. Jak damage? Znalazł się cwaniak. Gonimy go, jeżeli działo sobie poradzi. Działo sobie poradziło. W ogóle leci następna flota. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj jest jakaś kolejna duża armia. Właściwie nie, ale... Czy ja mogę tu jakoś przelecieć? Mogę! Wiecie co, tak też zrobimy. Chodzi po prostu o to, żeby ich gospodarczo, że tak powiem, w dupę dać. Dobra, doleciał. Powinien sobie poradzić. I coś mnie atakuje. Rothana. No powiem szczerze, że separatyści nie idą do tyłu. Wręcz przeciwnie, starają się cały czas mnie tutaj zmusić w ogóle i pokazać mi, że nie zdążysz, nie zdążysz, Sturmie, nie zdążysz, nie graj już. A ja powiem nie, nie poddam się. Już się tu pokazują. Ja może odsunę ich. Może działa stracę, no ale... Trzeba ich odsunąć stąd. Czy w ogóle dział przeżyło? Tak. To dobrze, to jest najważniejsze. Nie będę musiał go odbudowywać. Dlaczego trolujesz mnie, robocie pajęczy? Tam jest! Łapać go! To mnie w ogóle zaskoczyło. Że wy jesteście w stanie dogonić go, mimo że go nie widzicie. Znaczy wiecie, jak znika to normalne chyba, żeby już się nie dało go złapać. A tutaj jakimś cudem jeszcze. Dobra, gdzieś tutaj jeden głupi droid musiał się schować. Może na górę znowu poszedł? Droidzie! Ty, jeden, który się schowałeś. Gdzie on jest, pierdol jasny? Zobaczcie, czy to nie jest denerwujące? Musicie szukać jakiegoś innego droida, który gdzieś się zabłąkał. System uważa, że... Nie! Nie wygrałeś jeszcze! Jeszcze jest jeden droid, który może spowodować, że przegrasz. No właśnie, przez to bombardowanie głupie. Kurna no, żeby jednego droida nie znaleźć. Pierdziele. No gdzież on jest? Wow, tutaj jest! Szybko, szybko, na most, dobra. Cywile zabili.
zabili w ogóle tego Ghostka. Bo w ogóle to jak my tutaj mamy flotę? To jest taka flota. Można mechy od razu polecieć, tylko ja się zastanawiałem, niepotrzebnie. Mogłem zatrzymać i od razu ruch zrobić. Botchwuj. Begin. Planeta, która ma bardzo dobrą obronę. Bardzo dobrą. Żeby mieć turbolasery tutaj, to w ogóle jest masakra. Wiecie co? Zrobimy sztuczkę, żeby działo strzelało od razu. Takie chamskie, żeby tutaj turbolaser był, to naprawdę. Przynajmniej działo będzie strzelać, chociaż nieudolnie pewnie. No ale coś tam zawsze poniszczyło. Szybko! Wiecie co, nawet przeciwpiechotny chyba będzie lepiej. I proszę bardzo, nie jesteście w stanie nic zrobić, bo zaraz turbolasery będą. Będzie masakra z wami. Proszę. No i jak tutaj się nie wybronić? Jeszcze w ogóle tutaj możemy cywilów wziąć. Nie no, planeta jest bardzo, ale to bardzo pożyteczna. Więcej takich ataków. Ups, nie, wypsknęło mi się. Oby mniej takich ataków. Dobra, teraz tak, szybciutko. Dobra, udało się. I kolejny atak gwiezdny, duży atak gwiezdny, gdzie osłabimy znowu flotę, chociaż teoretycznie, bo tutaj właściwie mamy dwa lotniskowce, Larker Ship, Lakre Hulk, właściwie to ja źle mówię. Ale nieważne, poniszczymy im flotę. Dość bardzo boleśnie. W ten oto sposób będą nieco osłabieni i nie będziemy liczyć na ciągłe ataki, przynajmniej od tej strony. Bo że już mamy coś potężnego, czym możemy łapać reliktowca, to już jest masakra. Właściwie, co robisz tego? Ty lecisz. O, jak mi przykro. Wiecie co, spróbujemy. Ojejku, ty masz dużo odrzutników. To chociaż jego. Pyk. Spróbujemy wszystkim, co jest możliwe. Tu już jest trochę lipa, bo lotniskowce mają 3 odrzutniki. Więc nie będzie takie łatwe zadanie. Czemu wy nie celujecie tam, gdzie trzeba, tylko w jakieś lipne miejsca? Dobra, rozwalony. Odrzutnik to jest najważniejsze tutaj. W tej sytuacji. Dobra, jeden lotniskowiec uciekł i trochę floty. To jest najważniejsze. Że zniszczyliśmy nawet dość dobre, że tak powiem, zjawiska. Dobra, teraz pasowałby Corellię nawet nie tyle podbić, co ją osłabić. Już flota leci. I szybko. O, właśnie. Ło, matko święta, a mogłem zapisać. Co wy tu w ogóle chowacie? Pokażcie mi to. Też chcę. LOL, trochę dużo floty. Wiecie co? Najpierw trzeba to będzie osłabić. Przed stacją i dopiero się rzucić na stację. Właściwie tu są aż dwa. Więc to jest zjawisko niebywałe. Oho, już się pojawił. Nieładnie z pana strony tak szybko mnie atakować. Nie miałem szansy nawet wezwać jednostek na inwazję. Jestem takim słabym dowódcą. Ej, no nie mów mi grożę, nie mogę tutaj już. Naprawdę? O, coś tutaj było.
O! Aha, bo tu jest już granica i dlatego... Nie wiem, czemu się rzucili tu akurat. Co to było? Widzieliście to? O nie... Czy to właśnie planeta, której się obawiam? Czy tutaj mamy jakiś... do dupy jakąś do dupy rzecz, która powoduje, że będzie przerąbane? Roger. Pyk. Pyk. Ty się miałeś zaznaczyć chyba. A nie, ty jesteś jeszcze wychodzącym statkiem z nas w przestrzeni, dlatego się nie da. Dobra. Powiem szczerze, trochę niefajnie, że tutaj coś mnie strzela. Ale ta planeta... Nie, nie wiem, nie wiem, kurna, coś to dziwne było. Wow, wiecie co? Nie, zatrzymajcie się. Siedźcie. Stop. S. Nie wiem, czy się go uda w ogóle jakoś załatwić. Wiecie co, odsuniemy tak trochę bokiem, żeby więcej dział było możliwych do strzelania, a żeby te rakietowe jednak strzelały dalej, a nie zostały od razu zniszczone. Dobra, następna eskadra się zgenerowała. V-wingi. Gdzie V-wingi mogą lecieć? Tu już w sumie. No, pokaż się. O, właśnie. Tutaj, a my jeszcze możemy sobie tutaj coś wezwać mniejszego. Bo widzę, że coś leci tutaj małego z tej strony. O! Coś tu szczela. O nie! Venatory obrywają, a to jest problem właśnie taki, że oni mnie tutaj widzą. Z tej strony. Więc trzeba czym prędzej jakoś przyblokować widok w ogóle. Co? Zastanawiam się, czy nie lecieć już na stację, ale trochę dużej floty mają tutaj. Piąty poziom, ludzie, i jeszcze w dodatku takie rzeczy tu się chowają. No niestety, będzie lipa trochę. Pewnie coś potracimy. Wiecie co, on już został prawie że zniszczony. Kurde, tylko że oni tu mnie żną teraz. Widzę, że tyle tu myśliwców jest. Keep your eyes... eyes... Nie wiem, czy powiedziałem eyes. Keep your eyes open. Dobra. Trochę ich za dużo tutaj jest, tych myśliwców. Gdybym tam miał Jango Fetta, to byłoby zarąbiście. Coś tu widzę, że rzucają się w tę stronę. Nie chciałbym czegoś takiego. Oho. No niestety nie jestem w stanie temu przeciwdziałać. Muszę szybko to rozpieprzyć. Albo wczytam save'a. Ciekawe, czy komputer by sobie poradził bardzo dobrze z autowalką. Ciekawe, a zresztą lepiej... Nie, nie, nie. Lepiej nie testować. Strasznie dużo generujecie myśliwców, co mnie cieszy. Tam w ogóle niech sobie nawet siedzą. Pęto to w ogóle jakiś ewenement. Żeby tyle tutaj rzeczy mieć. Teraz będzie nasz obrywał duży. Szkoda, że nie mam czegoś lepszego niż baz droidy. Nie wiem, ile jeszcze będą generować te venatory, ale już wydaje mi się, że powoli limit się wyczerpuje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rozpieprzać to wszystko. Problemem jest to, że mają tutaj te lotniskowce, które generują dość dużo tego wszystkiego. This is bad? Dlaczego tak uważasz? Copy. What are your orders?
Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Znaczy nie widzi mi się ucieczka, to jest raczej atak w jedną stronę. Ani kroku wstecz, niestety, to muszę przyznać. Kurde, nie mam tutaj niczego. Trzeba lecieć fregatami, korwetami, wszystkim. Zaraz mnie tutaj będą żnąć. Za dużo tutaj wszystkiego jest. W sumie dobrze by było łapać jednak te myśliwce. Lećcie tu, moi mili bombowce, przede wszystkim. Trzeba teraz trochę ubezpieczać. Oj, 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 tu jest w ogóle ten dziad pieroński. Tu mi będzie piechotę niszczy. No i co? No i jak sobie radzicie? No w miarę, tylko że krążownik mi kurde obrywa. No bo coś zacznie się strzelać. Gdzie tym razem? Czyżby w mojego? Teraz chyba będę musiał wczytać. Tak dalej pójdzie. To jest za duża flota. Myślałem, że będzie chociaż coś mniejszego. W ogóle nie spodziewałem się, że tu coś będzie się działo. Więc wychodzi na to, że lepiej siedzieć tutaj na zadupiu, skusić go, żeby tutaj poleciał i spamować flotą. Czy mam na myśli go, czyli komputera. Bo rdzeń tu mnie obrywa już dość konkretnie i za chwilę go stracę. A stacja jeszcze tu jest. W ogóle statek jest jeszcze duży. Tak nie może być, trzeba wenatorami się ruszyć. W końcu, ale też nie chcę ich zmarnować, bo one generują dość dużo myśliwców. Powiem szczerze, że chyba z tego lipa będzie. Zaraz. Nie, muszę to wczytać, bo ja wiem co będzie. Wczytamy sobie save'a autoload i... Autoload. Nie ma czegoś takiego w turbie. Poczekamy, żeby tutaj nam się pojawili, bo jak widzicie, oni strasznie dużo tego wszystkiego mają, dziadostwa. Intel says there could be as much as a full battalion of droids down there. It's gonna be a tough job to dig them all out. Jeżeli ja pozwolę sobie na generowanie w taki sposób... Były tutaj jakieś cywilne statki lecą, dziwne dość. Bardzo dziwne. Ten to wygląda jak z Warhammera trochę. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Trzeba złapać ten Luker Ship, czy jak on się tam zwie. I w ogóle nie pozwolić im tutaj się dostawać. Oj, no właśnie. Bo jak się tu dostaną z widokiem, to będzie lipa totalna. Trzeba łapankę zrobić, najpierw te większe dryblasy. Jeżeli generują statki tak dużo myśliwców, to trzeba to wykorzystać. O, właśnie, tu coś próbują bombowce, ale my na tym nie pozwolimy. O, 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 właśnie, łapać ich. Bo oni też będą generować dość dużo myśliwców, a tego nie chcemy. Dobra, ten już jest bezużyteczny. Bez hangaru. Coś mnie znowu zaczyna strzelać. Coś tu jeszcze widzi mnie. Tylko nie wiem co. Możliwe też, że oni używają zdolności poprzez te statki. I to jest właśnie powód tej właśnie... tego właśnie ataku. Bo oni widzą, tak? Mogą sobie skan przypieprzyć. I dopóki mają te dwa statki, to jest trochę lipa. No, powiem szczerze, że spam się z tego robi. Konkretny. Mogłem niby rdzenia tu wezwać, ale nie chcę jeszcze. Nie jeszcze nie, bo za chwilę rzucą się wszyscy na niego. Dlatego już nie chcemy. To już by była śmierć dla niego znowu. Byłaby powtórka z rozrywki, gdybym go tutaj znowu wziął.
Bo bombowce w tej chwili są bezużyteczne. Przeciwnika oczywiście. Albo zrobimy coś takiego, że wezmiemy tutaj rdzeń dumy, bo teraz cała flota ucieka. W ogóle, tu mamy takie niby bombowce. Może polecicie tu, wy się napieprzajcie z myśliwcami. No i poszedł jeden stateczek się pieprzyć. Venator niestety. Dla nas niestety. Się teraz rzucać na mnie. Wiecie co, V-Wingami spróbujemy trochę te myśliwce rozpieprzyć. No, złączycie się w taką, wiecie, napieprzankę. O, coś tu się dzieje. Niby V-Wingi są lepsze na myśliwce, ale ja jednak wolę jakoś wykorzystać pełen potencjał przeciwko krążownikom. Dobra, tu już leci Lackership. Trzeba go rozpieprzyć, bo on robi ten widok właśnie. O, już się szarańcza rzuciła. No powiem szczerze, że szkoda, że z tego kasiory nie ma. Można by też tak zrobić, no ale nie wiem, czy to jest opłacalne. Nie no, rzeź jest sakramencka, powiem szczerze. Zobaczcie, oni znowu zawracają. Tu jest ten problem. Ale nic, my jeszcze mamy flotę. Lecicie, lecicie, lecicie. Na niego całkiem. Raz, a porządnie trzeba przypieprzyć. W ogóle tutaj mamy bombowce. Pasowałby w generator. Wszyscy w generator. Bo to będzie łatwiejsze. No i rozpieprzyliście chociaż generator? Nie. Po co? Teraz powinien obrywać. No właśnie, bo bomby lecą od bombowców. Tu już leci następna eskadra. Miejmy nadzieję... Dobra, rozpieprzony. To nie. Olejemy to i lecimy dalej. Niestety bombowce będą kamikadze. Może się uda. O. Właśnie, o to chodziło. Bombki przede wszystkim. Bombki te czerwone nas interesują. Nie? Czy on nie? Nie widzę tego czegoś, żeby on miał tutaj możliwość wzywania broni specjalnej. Tego modułu takiego. Można by też go jakoś obrócić lekko, rdzenia dumy, żeby on tutaj na dystans napieprzał, a nie z bliska, bo on ma dystans dość dobry. Wezwiemy go i od razu on się obróci.